Dzień dobry moi drodzy, witajcie w cyklu Zorientowani. Od bardzo dawna chciałem to powiedzieć. Ci, którzy są na moim kanale już od jakiegoś czasu, wiedzą, że cykl Zorientowani był pierwszym tak naprawdę cyklem na tym kanale, odpalonym dokładnie 2 lata temu. Udało się zrobić wówczas jakieś 40 odcinków na przestrzeni 1,5 roku i ten cykl był jednym z waszych ulubionych, tak mi się wydaje, przynajmniej na podstawie tego feedbacku, który dostawałem w komentarzach, mailach, na Instagramie. I kilka miesięcy temu postanowiłem, że czas na przerwę, głównie z tego powodu, że czułem takie wypalenie, że już nie do końca mam pomysł, jak to ma dalej wyglądać, kogo mógłbym zapraszać, o czym rozmawiać, ale ta przerwa bardzo dobrze mi zrobiła, bo trochę się za Zorientowanymi stęskniłem, tak po prostu. Już chciałem odpalić ten cykl jakiś czas temu, kilka tygodni temu tak naprawdę, jeszcze podczas tej izolacji, ale uznałem, że poczekam trochę i zrobię to w czerwcu, ponieważ czerwiec jest wyjątkowym miesiącem dla społeczności LGBT+. Jest to miesiąc dumy, Pride Month, więc wszystko się idealnie składa i tych zorientowanych możemy teraz odpalić. I dla tych osób, które są tu nowe albo są po raz pierwszy i jeszcze nie bardzo wiedzą, czym był ten cykl Zorientowani. No więc cykl Zorientowani to była seria rozmów, materiałów dotyczących właśnie społeczności LGBT+. Dużo tam było materiałów z celebrytami, z sojusznikami, którzy wykorzystując tę wizytę u mnie właśnie deklarowali się jako sojusznicy, jako osoby wspierające i muszę przyznać z dumą nieukrywaną, że ta seria przyniosła sporo nowych nazwisk, które od tamtej pory dość prężnie działają w tej kwestii sojusznictwa, zabierają głos, wypowiadają się, czym też no, pomagają naszej społeczności w tej rzeczywistości naszej polskiej, która no nie jest za wesoła, nie bywa najlepsza. Na pewno wielu z Was widziało ten ranking sprzed kilku tygodni międzynarodowy, w którym Polska została uznana za najbardziej homofobiczny kraj w Europie. Nie są to dobre wieści, ale nie można się załamywać. Trzeba działać dalej i też taka idea mi przyświeca właśnie z tym nowym rozdaniem, jeśli chodzi o zorientowanych. I mam taki pomysł. Oczywiście to wszystko jest w mojej głowie, w teorii wygląda i zapowiada się super, mam nadzieję, że tak będzie, choć oczywiście to może się po drodze zmienić, jak to ze mną bywa. Ci, którzy oglądają dłużej, to na pewno to wiedzą. Natomiast ci nowi zorientowani to jest takie miejsce, które chciałbym oddać i poświęcić przede wszystkim polskim aktywistom, czyli ludziom, którzy na co dzień poświęcają całe swoje życie na to, żeby poprawić naszą sytuację w Polsce. Będzie to oczywiście wybór subiektywny tych aktywistów. Chciałbym w tych rozmowach z nimi przybliżyć trochę ich pracę, trochę ich sylwetki, też pod takim kątem może prywatnym. Każda rozmowa będzie inna, nie będzie tutaj jakiejś takiej stałej formuły czy scenariusza. Jestem bardzo podekscytowany, że już niedługo to odpalamy i zaczynamy. Pierwszy wywiad za mną, dzisiaj go nagrywałem rano, więc zobaczycie go na pewno już niedługo na tym kanale. Oprócz tego oczywiście nie wykluczam też wywiadów z celebrytami, jeżeli będzie taka okazja. Mam też takie małe, ciche marzenie, żeby porozmawiać też z ludźmi z zagranicy, niekoniecznie gwiazdami, celebrytami, ale też aktywistami, żeby zobaczyć, jak to wygląda z ich perspektywy, jak to wygląda w ich krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. To jest taki mój mały plan, mam nadzieję, że się uda. Może nie powinienem o nim mówić głośno, żeby nie zapeszać, ale jestem tak podekscytowany tą wizją, że chciałem o tym powiedzieć. Więc co, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej podróży, w tym nowym rozdaniu Zorientowanych. Pierwszy odcinek, taki już wywiadowy, planuję wyemitować w najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że nic nie stanie na drodze i ta rozmowa na kanale się znajdzie. Kolejne będą publikowane, mam nadzieję, że często i regularnie, żeby ten czerwiec jako miesiąc dumy dobrze wykorzystać. No właśnie, Pride Month, co to znaczy? Bo dużo osób się zastanawia, o co chodzi, dlaczego akurat w czerwcu odbywają się parady równości, marsze, dlaczego w czerwcu wszędzie właśnie widzimy, tak wszędzie mam nadzieję, że też jest taki odbiór, gesty solidarności, marki robią jakieś tęczowe produkty, no generalnie ta tęcza i to bycie dumnym nas gdzieś otacza w czerwcu najbardziej. I przygotowałem taki krótki materiał planszowy, żeby tym osobom, które jeszcze nie wiedzą, o co w tym tak naprawdę chodzić, żeby się dowiedziały, więc zapraszam do oglądania.
Jeśli chodzi o miesiąc dumy, Pride Month, no to on też dużo kontrowersji wywołuje wśród osób hetero i oczywiście homofobów, którzy często pytają tak z przekąsem, no a z czego wy jesteście tak dumni, czy czujecie się lepsi, to o to chodzi, żeby tutaj jakieś przywileje gromadzić i stawiać na piedestał osoby LGBT, a osoby hetero w jakimś niższym rzędzie. Więc moi drodzy, nie na tym to polega. Ja rozumiem, że ten przywilej bycia właśnie osobą heteroseksualną, no takie pytanie się rodzi bardzo naturalnie, no bo przecież jak ktoś się czuje z czegoś dumny, no to od razu musi czuć się lepszy. Nie, jeśli chodzi o osoby LGBT+, no to my się czujemy dumni nie dlatego, że czujemy się lepsi, ale dlatego, że na co dzień żyjemy w świecie, który mówi nam i powtarza bardzo często, czasami codziennie, bardzo brutalnie, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy chorzy, że powinno nas się leczyć, czasami nawet, że powinno nas się zabijać, albo przynajmniej schować, nie pokazywać, nie eksponować, nie epatować. Żyjemy w kraju, który odmawia nam równych praw, w którym nie jesteśmy właśnie równi wobec prawa, tak jak nasi znajomi, rodzina. Musimy cały czas o to walczyć, prosić, organizować protesty, parady, marsze. Tak naprawdę każdy dzień to jest trochę przekonywanie świata, że ja jestem taki sam jak ty. Dla nas jest to oczywiste, dla osób, które nie wierzą w równość, które są homofobami, to takie oczywiste nie jest. Więc pomimo tego wszystkiego, co nas otacza, pomimo tej nagonki, krytyki, niezrozumienia, my chcemy być sobą, jesteśmy sobą i walczymy o swoje prawa i z tego jesteśmy dumni, że nie dajemy się zagonić do narożnika i grzecznie schować i po prostu dziękować komuś, że pozwala nam żyć. Z tego jesteśmy dumni, więc tak to wygląda po prostu. Nie chodzi tutaj o poczucie bycia lepszym, tylko równym, bo w całym tym ruchu tęczowym o to właśnie chodzi. O równość. I o tej równości na pewno będziemy dużo rozmawiać w kolejnych odcinkach cyklu Zorientowani z moimi gośćmi. Mam nadzieję, że również z wami w sekcji komentarzy, ponieważ ta oryginalna seria Zorientowanych to były aż 4 sezony. Bardzo dużo było dyskusji w komentarzach, wśród komentujących widzów, które bardzo mi się podobały. Ta polemika jest bardzo ważna, ponieważ o to tak naprawdę chodzi, o dialog. Oczywiście możemy się czasami nie zgadzać, ale każda taka rozmowa, mam wrażenie, że obie strony przybliża do jakiegoś takiego wspólnego, mam nadzieję, że dobrego wniosku i mam nadzieję, że też tak będzie przy tej nowej serii. Tak jak wspominałem już wielokrotnie, nie mogę się doczekać, aż ją odpalimy. Dzisiaj nawet, słuchajcie, mam taki custom t-shirt, trochę lokowanie produktu z Levi'sem, więc jestem tęczowo przygotowany również pod tym kątem na czerwiec. Wiadomo, że teraz ten miesiąc dumy przez pandemię będzie wyglądał trochę inaczej niż zwykle, bo w takich normalnych, tak to nazwijmy, warunkach odbywały się już marsze w wielu miastach w Polsce. W czerwcu zawsze była Parada Równości, która no, z roku na rok rosła w siłę. Było też wiele wydarzeń towarzyszących na świeżym powietrzu, w klubach, kinach, teatrach. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja nie przeszkodzi nam w takiej celebracji. Jeżeli okaże się, że naprawdę wszystko musi się przenieść po prostu do internetu, to tutaj również będziemy się dobrze razem bawić i walczyć o nasze prawa, słuchajcie, no bo co pozostaje? Nie można się poddawać. Więc tyle ode mnie w tym odcinku takim, powiedziałbym, zerowym, wprowadzającym trochę w temat. Mam nadzieję, że widzimy się już w tym pierwszym, takim prawdziwym, premierowym za kilka dni z wami i że ktoś tęsknił trochę za tym cyklem. Taką mam nadzieję. No jak nie, to trudno. Będziemy budować tutaj tę całą społeczność wokół niego od nowa. Te osoby, które w ogóle wcześniej nic nie widziały z tej serii, to oczywiście zachęcam do sprawdzania poprzednich odcinków. Jest ich sporo. Tematyka, mimo tego, że skupiona wokół LGBT+, jest bardzo zróżnicowana. Wielu znakomitych gości tam miałem, wiele fajnych materiałów udało się zrobić, więc załączę taki link z playlistą do tego wszystkiego, co powstało wcześniej, żeby może trochę wam zrobić smaka na to, co zobaczycie już niedługo. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.